Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku w 2020 roku. Po pierwsze, kochani, dajcie znać w komentarzach, jak tam wam się udał Sylwester. Ja od siebie dodam, że mój obył się po pierwsze bez autopilota, po drugie bez żadnych krzywych akcji związanych choćby z policją i po trzecie wszyscy byli zadowoleni. A na 45 metrach kwadratowych zmieściłem 20 osób, więc uważam, że Sylwester się udał i bardzo mnie to cieszy. Druga kwestia jest taka, moi drodzy, że jak zdążyliście zauważyć, troszkę się za mną zmieniło. Stwierdziłem, że zrobię sobie małe przemeblowanie na hodowli i też dajcie znać w komentarzach, czy tak jest lepiej, czy może wcześniej było lepiej, ale wydaje mi się, że lepiej jest, jak tak za mną wszędzie są teraria, a nie trochę ściany i trochę terarii. To tyle, jeśli chodzi o wstęp, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zaaranżujemy sobie tą oto tubę dla mojej dorosłej samicy Monocentropus balfurii. Stwierdziłem, że skoro samica lubi kopać, a ja też nie mam dla niej odpowiedniego terrarium, bo ona cały czas w zasadzie siedzi tutaj, więc jak widzimy, to jest przekopane na maksa wszystko, to zrobimy jej taką tubę. Oczywiście ja tą tubę będę zaklejał taśmą klejącą, bo nie mam zamiaru ryzykować, że ona mi ucieknie z tej tuby. A jak pamiętacie, ta samica Monocentropus balfurii już w zeszłym roku mi uciekła z przejściowego pojemnika, więc ona zna się na rzeczy. W drugiej części odcinka sobie przetestujemy w końcu endoskop i tym razem włączę nagrywanie, więc będzie tak, jak powinno być. I jeszcze na szybkości, kończąc wstęp, nakreślę wam mniej więcej historię mojej samicy Monocentropus balfurii. Mianowicie, samica siedziała z dwoma różnymi samcami przez 2 lata. Jeden samiec najprawdopodobniej umarł ze starości, dokupiłem jej drugiego samca. Z drugim samcem siedziała rok i tak sobie czekałem głupio, kompletnie nieświadomie na kokon i się dziwiłem, czemu ten kokon się nie pojawia. No bo co jest grane? Przecież samica siedzi cały czas z samcem i tak dalej, a to są ptaszniki, które mogą żyć w grupie, więc w zasadzie czemu ona tego kokonu nie robi? I dopiero jakieś 2 miesiące temu zobaczyłem film Plucika, jak był w Spider Shopie u Kuby i Kuba mówił, że Monocentropus balfurii potrzebują świętego spokoju, tak jak zresztą każde ptaszniki, i że jak jest samiec w terrarium, to samica tego kokonu nie zrobi. Ja się wtedy złapałem za głowę i mówię: co? 2 lata czekam na kokon, a wystarczy wyjąć samca? Nie dowierzam w to. No to dobra. Wyjąłem samca i słuchajcie, 2 dni później samica złożyła kokon. Więc ja po prostu totalnie oszalałem jeszcze z myślą, że 2 lata czekałem na ten kokon, a wystarczyło wyjąć samca z terrarium. No bez jaj. No ale dobra, człowiek uczy się na błędach, do wszystkiego trzeba małymi kroczkami dojść. Okej, ważne, że jest kokon. No i niestety samica ten kokon zjadła. I teraz już naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego zjadła ten kokon. I no raczej już nigdy się tego nie dowiem. W związku z tym tam jest samica już bez kokonu. Przełożymy sobie ją z tej kostki i wrzucimy do tuby. Niech ma pole do popisu, jeśli chodzi o kopanie. Dobra, kochani, zanim wszystko, to miejmy za sobą wyciągnięcie samicy z jej starego terrarium. Jak widzimy, Imperium sobie zrobiła naprawdę niemałe i tym bardziej ciekawi mnie, jak ona sobie zaaranżuje naszą nową tubę. I tak, tutaj na środku jest jeden taki główny element konstrukcyjny. O, to jest, jak widzicie, korzeń z podstawką. Mogę sobie go już wyjąć. Będzie łatwiej odkopać stamtąd pająka. O nie, ale sobie wysypałem piachu na odkurzoną podłogę. Okej, ja już zlokalizowałem samicę, ona jest tutaj, więc myślę, że jak sobie tam wsadzimy pęsetę, to zmusimy ją do pokazania się. O, witaj, piękna. Też fajnie by było, gdyby stanęła na chwilkę i nam się po prostu pokazała, aniżeli po prostu wypruła z terrarium. Może się to uda. Aczkolwiek widzę, że wcale jej się nie podoba fakt, że straciła swój domek. Oto ona, w pełnej okazałości, piękna samiczka Monocentropus balfurii. Jak ją będziemy łapać? No standardowo, przykryjemy pojemniczkiem i jakoś to będzie. Teraz wam się wcisnę w kadr trochę z ręką. Dobra, mamy pająka w pojemniczku. Teraz wieczko. I po sprawie, złapaliśmy samicę, strefa makro oczywiście będzie, ale tak ją wpuścimy do nowego pojemnika, który właśnie zaczniemy aranżować. Jak zwykle aranżację zaczynamy od wyposażenia zbiornika w torf. Jak widzimy, moja tuba ma dziurki na tej wysokości, na której chcę mieć podłoże, no i standardowo od góry również. A jakby ktoś pytał, gdzie taką tubę kupiłem, no to tą konkretnie w Bazyliszku. Także jakby ktoś chciał, to można na stronę zajrzeć, czy są. Jak widzimy, torf mam mega suchy, ponieważ on mi został z kiedyś, no i wysechł doszczętnie. Po pierwsze, na pewno go nie starczy, więc będę musiał dorobić, więc na razie się nie martwimy tym, że on jest taki cholernie suchy. Aczkolwiek z drugiej strony Monocentropus balfurii lubią raczej sucho niż wilgotno, ale też bez przesady z tym sucho niż wilgotno. Myślę, że tak około 60% dla balfurii byłoby w sam raz.
Ponieważ, kochani, Monocytropus balfuri żyje na Sokotrze. Jest to wyspa należąca do Jemenu i jest on endemitem dla Sokotry. Ja Wam powiem między nami, że tak strasznie chciałbym kiedyś się na tą Sokotrę udać. Myślę, że w końcu mi się uda, no to na pewno sobie balfuri zobaczymy na żywo. Tymczasem możemy go oglądać w plastikowej tubie. Eno, torfu w sumie nie brakło aż tak dużo i również on nie jest tak suchy, jak myślałem, ponieważ pod spodem był wilgotny. Dobra, doróbmy go jeszcze troszkę. Albo wiecie co? Mam lepszy pomysł. Rozrobimy sobie ścinki kokosowe, ponieważ jak je wymieszamy z torfem, to będzie świetna konstrukcja do kopania dla balfuriego. Pomieszajmy i zobaczmy, co to z tego wyszło. Dobra, mieszanka jest gotowa, w związku z tym wrzucamy ją do tuby. Zobaczymy, jak ostatecznie grubość podłoża mi się pokryje z dziurkami wentylacyjnymi, ale nie martwię się, ponieważ nawet jeśli będzie trzeba je dorobić, no to jest żaden problem. Do robienia dziurek w takich tubach mam ogromną strzykawę. Ona jest do bydła, ale spisuje się genialnie w dziurkowaniu miękkiego plastiku. No słuchajcie, genialnie. Zrobiłem dokładnie tyle podłoża, ile chciałem mieć. Więc teraz delikatnie sobie go uklepię tutaj, żeby pająk czasem nie miał za łatwo w kopaniu. Super, ja czyszczę tubę i zaczynamy aranżować na poważnie. Czym dzisiaj aranżujemy? No więc tak, tego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Następnie mamy suche liście, które sobie zgniotę na koniec. Mam również trzy korzenie, ponieważ słuchajcie, ja czuję, że balfuri zrobi tak, że po pierwsze zacznie kopać w dół, więc docelowo na pewno poziom podłoża troszkę się powiększy i dodatkowo ja obstawiam, słuchajcie, że pajęczyny to będzie aż po samo wieczko, jak dobrze pójdzie. W związku z tym na pewno pomogą naszej balfie takie oto korzenie. Ładnie ta tuba wygląda, nie? Takie tuby są piękne, tylko mają to do siebie, że tak, kurczę, jednak mimo wszystko trochę matowieją po czasie, brudzą się, no i już aż takie piękne nie są. Dobra, mamy konstrukcję z korzeni. Nic specjalnego tak naprawdę. Następnie chciałbym na sam tył terrarium dać kawałek liścia palmowego, żeby tworzył swego rodzaju tło. Na sam koniec Jungle Earth. Mchu tutaj, słuchajcie, nie daje, ponieważ z tego co kojarzę, to na Sokotrze jest dość sucho i tam raczej mech nie występuje. Przynajmniej taki, jaki mógłbym tutaj dać. Więc zrobimy balfię mniej więcej tak, jak ma w naturze. Teraz liście. I proszę bardzo, tuba jest skończona. No nie mówcie, bo wyszła spoko, nie? Tylko teraz nie będziemy wkładali pająka do tuby, ponieważ jak go wsadzimy od razu do tuby, to nam się schowa i nie będę mógł zrobić makro. W związku z tym wyciągnijmy go na stół. Wiem, że to mega nieroztropne i bardzo proszę, nie naśladujcie mnie, ale postaramy się położyć balfę w tym miejscu, bo naprawdę nieźle by to makro wyszło, gdyby pająk zdecydował się tam stanąć. Pamiętajcie też, że w moim przypadku, kiedy pająk mi ucieknie, to tak naprawdę ryzyko jest niewielkie, że ja go nie znajdę, ponieważ biurko stoi na samym środku pokoju i dodatkowo na rogach pokoju nie mam żadnych meblościanek, więc naprawdę jest bardzo mała szansa na to, że ptasznik ucieknie w taki sposób, że po prostu go nie zdołam złapać. Także ja się tu nie martwię. Dobra, balfa wyszła z pojemnika, ale nie tam, gdzie... Ej, czajcie, że mi padła bateria w momencie, kiedy pająk zaczął łazić po biurku? Postaram się ją tutaj z powrotem zagonić, ponieważ jak widzimy, Monocentropus balfuri do jakichś ultra narwanych nie należy. Oczywiście, gdybym ją dmuchnął, w sumie nie chcę tego robić, to nie będę jej dmuchał. W każdym razie pamiętajcie, że zawsze jak dmuchniecie na pająka, to on zawsze dodatkowego sprinta dostanie, więc o tym trzeba pamiętać. Ale chyba nam się nie uda jej zagonić na tą kryjówkę, wiecie? Siła jadu Monocentropus balfuri, no z racji, że on pochodzi z Afryki, to niestety jad jest stosunkowo silny, natomiast jak widzimy, temperament tego pająka raczej nie odstrasza. On po prostu sobie chce pobiegać, a nie kąsać. No i staj nam tutaj, mała. Będzie super, zobaczysz. Tylko musisz stanąć na środku jaskini. Dobra, ziomy, robię ostatnie podejście i zmienimy jaskinię na jakąś kawałek tuby. Zostań! A, było blisko. Może zagonimy ją na taki korek. O, jest świetnie, ziomeczki. Teraz trzeba tylko ją tutaj przytrzymać. Mamy to. Przepinamy się na makro. Uff, zatrzymała się w końcu. Możemy przez chwilę popodziwiać jej niesamowicie niebieskie i piękne odnóża. Co możemy wywnioskować po tym obrazku? Że samica liniała relatywnie niedawno. I właśnie to jest najśmieszniejsze, że ona wyliniała, złożyła kokon i potem zjadła ten kokon. Więc nie, jednak to nie jest śmieszne. To bardzo smutne. Mała, wracaj na korek. Uda się Ciebie tutaj zapędzić. Wejdziesz sobie. A wejdź se.
Co ci szkodzi? O ziomeczki, jak genialnie stanęła, że aż chyba się oddalę z kadrem, żebyście to zobaczyli. No modelka. Tylko niestety znowu zaczyna łazić. Ej no. Strasznie jest ciężka współpraca z nią, wiecie? No tak staje mniej więcej na 15 sekund, a potem maszeruje. I pod biurko, a jakże. A wiecie co, w sumie walić tą korę, ładnie stoi na biurku, to oglądajmy póki można. I słuchajcie, tak się nie da współpracować, no. No patrzcie, no. Skupana. O, udało nam się zrobić jeszcze szybki kadr od góry. Bliżej. Dobra, póki stoi, to zbliżmy się. Oczka piękne, szczecinka na karapaksie również. Niebieskie akcenty również zaobserwowano. Odwłok, pokażcie odwłok. Na odwłoku, jak widzimy, włoski parzące nie występują. O, mała zaczyna uciekać. Biegnij. Biegnij, bo nie wiem, bo ci zrobią krzywdy. Dobra, kochani, wydaje mi się, że w zasadzie to już pooglądaliśmy sobie pająka jak trzeba. Możemy co najwyżej jeszcze poobserwować, jak on łazi po biurku. Tylko, że ja muszę tutaj z oświetleniem również walczyć. O nie, a co z ostrością? No i schowana. Dobra, łapię ją do pojemnika i wrzucamy do tuby. Myślę, że Balfa będzie zadowolona z nowego domku. Proszę, bardzo piękna. Wbij sobie w swój nowy rewir. Obczaj go i daj znać. Ale będziesz miała kopania tutaj, co nie miara. Mega fajnie. Co myślicie? Fajnie będzie mieć? Na pewno będzie mieć fajnie. I dla tych, którzy mi powiedzą, że ta tuba jest dla niej za mała, to nie jest. Tak wam mówię tylko. Jest z bardzo odpowiednich rozmiarów. Torfu też ma bardzo dużo. Wszystko jest jak trzeba. Dobra, kochani, temat Balfy na dzisiaj kończymy. Uff, jak się wcisnęła, ojejku. I przejdziemy do obiecanego testowania endoskopu u mojej Cyropagopus albo Striatus. Dobra, ziomeczki, włączamy to urządzenie. Ja sobie od razu zacznę nagrywać, żeby nie było takiej akcji jak ostatnio. Dobra, ziomeczki, jest wizja. Kliknąłem nagrywanie. O, dobra, widzimy samiczkę z góry. Ona jest właśnie po podlewaniu. Ale wiecie co? Wydaje mi się trochę brudna soczewka. Wyjmę to. Aha, już cała w pajęczynie. Dobra, zejście numer 2 z czystym obiektywem. Hejka. O kurde, słuchajcie, jaka to jest jakość. Czy uda mi się troszkę do niej podejść jeszcze? Wyostrzy? Patrzcie, ten obiektyw normalnie chce ostrzyć. Mogę sobie nawet fotkę strzelić. Ha, genialnie. Dobra, kochani, na dzisiaj kończymy stresowanie tego pajączka, bo jak widzimy, wybitnie towarzyski, to on niestety nie jest. A w związku z tym kończymy cały odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy wszystko było spoko. No i na koniec, dla wytrwałych, a raczej dla jednej wytrwałej osoby, rozwiązanie konkursu z poprzedniego tygodnia jest takie, że pająka Davus pentaloris samice wygrywa ten oto komentarz. Zwycięzcy gratuluję, proszę o kontakt na maila poniżej, tam się dogadamy co do szczegółów wysyłki. I w ogóle widziałem, że mega wam się spodobał ten konkurs i też ja miałem niezły ubaw z wybieraniem tych komentarzy, także wydaje mi się, że niedługo pojawi się kolejny, więc warto obserwować kanał Ptaszniki Zająca. To tyle, kochani, na dzisiaj. Widzimy się standardowo w środę. Trzymajcie się, do zobaczenia i hej!